W budynku dworca PKP w Zawierciu otwarte zostało małe centrum nauki Sowa. Bardzo fajnie jest, przyjemna atmosfera i fajne zabawki są też do pobawienia się. Można się zrelaksować po ciężkich dniach szkoły. Odwiedzający będą mogli zobaczyć w tym miejscu 18 eksponatów żywcem wyjętych z Centrum Nauki Kopernik. Będzie to zupełna nowość i jednocześnie atrakcja turystyczna, która może przyciągnąć wielu młodych pasjonatów nauki. Uważam osobiście, że eksperymenty i taka naukowa twórczość powoduje, że właśnie twórczość artystyczna może się rozwijać, stąd bardzo wspieram to, co tu się będzie działo. Projekt Sowa powstał pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pierwsze dwa małe centra nauki zostały otwarte w drugiej połowie 2021 roku. W tym roku otwarto 11 tego typu placówek. Pomyśleliśmy, że brakuje czegoś do takiej średniej wielkości miast, że moglibyśmy małe wystawy, przestrzeń warsztatową i przede wszystkim opracować wspólną działalność programową z mniejszymi ośrodkami istniejącymi. To są albo domy kultury, albo regionalne muzea. Nowa atrakcja będzie otwarta przez 7 dni w tygodniu.